Hej. Unboxing. Powinien przyjść Victorinox, bo ostatnio zamawiam tylko scyzoryki. Jak tu się dobrać, żeby nie zniszczyć? O, już widzę, że gadżet jest. Mały suwenir. Kartonik prezentowy, upominkowy Victorinoxa. Świetnie. Bardzo ładnie zabezpieczony scyzoryk. Tak jak prosiłem. Ja zawsze proszę o dobre zabezpieczenie, ponieważ sami widzieliście na niektórych filmikach, że potrafią przyjść pognieciony scyzoryk obok kartoniku. Okładziny później są porysowane. A jeżeli jest w zakupie wiadomość do sprzedawcy, to zawsze go można o to poprosić. Po to się później denerwować, odsyłać, udowadniać, że my nie porysowaliśmy, my nie zepsuliśmy. Ten jest bardzo dobrze zabezpieczony. Powinien przyjść bardzo nietypowy scyzoryk. Opis jest niemiecki. 02102. Powinien przyjść Watchopener. To jest scyzoryk 84 mm. Tak, scyzoryk 84 mm przyszedł. W środku nie mamy reklamy. Musimy się przyjrzeć, czy jest nowy. Czy nie jest ze zwrotów. Wygląda dobrze. Zobaczmy. Tak, jest oryginalny. I uwaga, nietypowe narzędzie. Otwieracz do zegarków. Oczywiście nie tylko. Jest to takie dosyć tępe narzędzie, ale krzywdę może zrobić. Świetna sprawa, jeżeli ktoś majsterkuje, bo to nie tylko do zegarków. Na pewno zrobi o niej filmik, bo to taki ciekawy i dosyć nietypowy scyzoryk. Oczywiście ma pęsetkę, wykałaczkę. Jak prawie każdy stylidor. To na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Hej.